autostrady, zbrojenia, tak samo dokładnie są zrujnowane wszystkie państwa. Autostrady są, ale wszystkie państwa są zrujnowane, zadłużone w sposób nieprawdopodobny. No, ale to same są, tego za kilka. No a teraz popatrzmy na to, jak dzięki Unii tam to powstało. A proszę Państwa, a w XIX wieku jakie kraje miały najlepsze autostrady, szosy, koleje, Stany Zjednoczone? Ile one zostały dodane z Unii? A nic. A patrzmy na kraje afrykańskie. Dostają dotacje. I co? Brud, smród i korupcja. Powiem więcej, burzyńcy nie kraje. Brud, smród i korupcja. No, dają dotacje, trzeba wziąć, rozkraść, no i szkoda się wyciągnąć do góry, czekamy na dotacje, nie? I jesteśmy biedniejsi, więc większa szansa, że będzie dotacja. Po co nam to? Bo jest takie dotacje. Gdyby Ameryka w XIX wieku dostawała z Unii dotacje, to by wyglądała jak Burkina Faso albo Ghana. Dlatego jest potężna, że nie miała dotacji. Bo wiedziano, że kto nie pracuje, to się nie je, więc ludzie pracowali. Ja, patrzmy na te kraje, jak największa jest Ameryka, Afryka, na Chiny. Ten kraj jest zrujnowany przez wojny domowe, prawda, przez komunizm i tak dalej. Wielka populacja jest kulturalna. Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od ówczesnej Polski. Chiny były 20 razy biedniejsze od obywatela PRL. No i proszę Państwa, przyszedł obalono władzę Mao Zedonga, przedtem Xiaoping, prawda, studenci protestowali, że to był kapitalizm, no ale posłał czołgi na klatkę na mer, prawda, lewaków posłano do diabła i proszę Państwa, Chiny poszły w drogę kapitalizmu. I jaki efekt? Miało 30 lat. Chiny były wtedy 20 razy biedniejsze od Polski. Dzisiaj Chiny mają lotniskowce, bronią drogą, bombowce dalekiego zasięgu, rakiety balistyczne, rakiety kosmiczne, mają koleje wiodące 450 km na godzinę, mają w budżecie 6 bilionów nadwyżki, a nie zadłużenia i w ubiegłym roku wybudowali 11 800 km autostrad 6-pasmowych. Tu jesteśmy, proszę Państwa, w Lewicy, niedaleko jest przebiega autostrada, która dostała dotacje unijne i miała być wybudowana w roku 2012, bo była bardzo potrzebna na euro. Dotacje zostały jak w każdym kraju murzyńskim rozkradzione, bo Sławomir Morzec, którzy płacą, to murzyni, którzy biali. Dotacje zostały jak w każdym kraju murzyńskim rozkradzione. Osady nie ma i budowniczy mówią, że nie da rady jej wybudować nawet w roku 2015. No nie da, no może to sobie coś uda. 25 km autostrady. A gdzie wybudowali 11 800? Co roku tyle ludzi? Mniej więcej. Bo nie dostają dotacji z Unii. Dlatego są potężni i bogaci. Bo nie mają dotacji. Dotacje zabijają. Unijna, europejska VAT już miała, mężczyźnie nie wolno przyjąć od nikogo nic za darmo. Czytałem wywiad z trenerem Kamila Stocha, mówi, no, mnie ojciec uczył, że należy się psu Micha, a mężczyzna nas chce zapracować. Taka mowa, że człowiek, który przyjął coś za darmo, mężczyzna, który przyjął coś za darmo, był wybrany towarzystwem. Człowiek, który był zasiłek socjalny, nawet jeżeli państwo była republika, to nie miał prawa głosu. Ten, który był zasiłki socjalne, nie miał prawa głosu. Jak to? To on miałby głosować, to głosował ci, którzy płacą podatki. I nie zbyt jak się dzieje. Człowiek, który był zasiłki, miałbym głosować? Będzie głosował tak, że będę zbyt najwyższy. To jest nonsens kompletny. Ale gdzie się jest? Otóż, proszę Państwa, tą wartością było, że mężczyźni nie wolno wziąć pieniędzy. Dzisiaj ten, kto wysygali najwięcej pieniędzy z Unii, to jest bohater. Przecież jego ekscelencja Donald Tusk wygrał wybory, bo obiecał, że wyrzeczy z Unii 300 miliardów. I wyświetnie, co powiedział jego konkurent, wiceprzewodniczący Sokaczyński, trzeba było żebrać 400 miliardów. A to wiecie, państwo, że brak. Dotacje zabijają. Patrzcie Państwo, takie nazwiska wymienię. Ford, Edison, Gates, George Wozniak,
Czy któryś z tych panów dostał dotację? Czy któryś może był w inkubatorze przedsiębiorczości? Tak. Odwróćmy sytuację. W Europie już chyba parę milionów ludzi się przewinęło przez inkubator przedsiębiorczości. Czy któryś z nich był coś takiego jak Ford, Edison, Gates, Job, Wozniak? Żaden. Inkubatory zabijają. Inkubatory hodują roślinki cieplarniane. Jak sama nazwa wskazuje, a roślinki cieplarniane nie dają sobie rady w życiu. Owszem, spotkałem człowieka, mówi mi, proszę pana, a ja wziąłem pieniądze z Unii. Założyłem firmę, nie oglądam się na Unię, zrobię co chcę i tak dalej. A pana koledzy pytam, a rzeczywiście 20 lat wzięło, 19 lat pokutowało. Są się wyjątki, są ludzie, którzy mówią, a wezmę sobie prawda, uważam. Ale u większości ludzi, jak raz wzięli pieniądze, to już liczą na następne pieniądze. I teraz myślę, że jak firmę, już myślę, że będzie to jest dotacja. To zabija. A to zabija. To jest mentalność niewolnika, a nie niewolnika. Dlatego Unia chętnie daje pieniądze ludziom, żeby zrobić z nich mentalnych niewolników. No to nie byli samodzielni przedsiębiorcy jak Ford, Edison, prawda, i tak dalej. Celowo i środowo. Tak samo jak dzisiaj w tym parlamencie tam jeszcze. To jest tak korumpują ludzi, nieprawdopodobnie. Celowo i świadomo. Wszyscy politycy i biurokraci w Unii nic wiedzą, że posłowie oszukują na tych dietach, prawda, kantują na przejazdach. Nie kantują, to się skurują tak jak my tam. To jest celowa robota, żeby zdemoralizować ludzi. Celowa robota właściwie niewolników. Niewolnik będzie zdemoralizowany. Otulny ci się nie mogą zdemoralizować. Niewolnik może być dumny. Musi być otulny. Musicie dać, bo kradł, mamy czyste sumienie, no to potulnie zagłosuje za to, co tam pokażę. Kiedy działa? Jeszcze przez chwilkę wróćmy do tych cieplarnianych nagrodów. Ja byłem w Ameryce, bo zasada prawicy brzmi, co się nie zabije, to się wzmocni. Otóż byłem w Ameryce 25 lat temu już. Tam poznałem takiego pana, to się chyba pisze, multimilioner, teraz na cieszy pieniądze, to miliarderem, to tam inflacja następuje, ku do druku pieniądze. No więc on mówi tak, ja przyjechałem, znaczy moja rodzina przyjechała do Ameryki, to pierwsze moje światowo. W 29 roku jest biuro wyrobione, miałem nieźle zarabiałem i przyszedł wielki kryzys. Straciłem pracę, po miesiącu skończyły się oszczędności. Szedłem ulicą, głodny, chciałem się palić. Myślę, czy mogę papierosa. On minął bez średniczym uczynkiem. Jestem uwięźny do dziś. Jestem pewien, że gdyby on mi dał tego papierosa, to ja za chwilę bym poprosił przechodnia miśnica. Całego menele. Tak się zastydziłem, że do upaty po prostu, żeby byle przeżyć, prawda? Dzisiaj jestem multimilionerem. Słynne warunki kartują. Cieplarniane i zabijane. Państwo opiekuńcze tworzy nam warunki cieplarniane. I to jest bardzo szkodliwe. Dla mężczyzn traktują trudności, a nie cieplarnie. Ja wiem, że to jest okropne, co ja mówię. Prawda? Ludzie lubią ciepło, i tak dalej, ale jeżeli mamy przeżyć, jeżeli Europa ma przeżyć, jeżeli nie ma być tutaj kalifat muzułmański, to musimy się otrząsnąć. Bo muzułmanie mają te wartości. Tam ich jest rodzina. Oni nie liczą na emeryturę, to na rodzinę. Oni wierzą w Boga, ale są też bardzo ważna różnica. Europa była oparta na wierze w Boga, natomiast Unia szerzy ateizm na wszędzie, na wszelkie możliwe środki. Ateiści nie będą umierali za ojczyznę, się boją umrzeć. Ludzie wierzący się nie boją, tylko wierzą, że tam te kraje biorą w świecie, prawda? I dlatego muszą wygrać, rządzący wygrają zawsze, bo oni się nie boją umrzeć. No, ryzykowali. Człowiek, który się nie boi, wygra. Zawsze. Jak dwóch ludzi bije, ten, który się nie boi, wygra. Ten, który się boi, przegra. Więc to jest bardzo istotna różnica między cywilizacją europejską a unijną. Także, proszę państwa, w tej chwili, jak mówiłem, umieram. Popatrzmy na ten plac. Mam na jedno dziecko białe, które otrzymuje się informacji, ale to jeszcze nie wszystko.
Jest imigracja, legalna, nielegalna, ale to nie wszystko. Rocznie 50 tysięcy Francuzów przechodzi na Islam. Tam za kilka, kilkanaście lat będzie kalifat z Prowansji, emira z Andalucji, czy Fion, czy sułtana z czegoś tam, czy będziemy mieli w Niemczech kurdyjską republikę Mecklenburgii, czy tam turecką republikę Anatolii Hesji. Nie. Ale my wymieramy. I teraz, czy pan rzekała, co nie? To wyjaśnijmy, kto tym całym bandatem rządzi. Otóż cała Unia Europejska, która w tej chwili nam rządzi w Polsce, w całym świecie, prawda? Cały czas są w Unii Europejskiej, w tych krajach i wyczynia najgorsze rzeczy, na przykład czerwoni, którzy walczą z energią, chcą, żeby energia była jak najdroższa, ze względów gospodarczych, a są jeszcze zieloni, którzy się dokładają dodatkowo węglowi i atomowi, prawda? To już, jeśli czerwony, to nie, zielony, nie wiedział, ale czerwony, nie wiem. No i proszę Państwa, efektem tego jest to, że teraz taki bałagan jest w związku z tymi posłuchami. Nikt nie zauważył w tym czasie, że Unia podniosła o 20% limity emisji dwutlenku węgla, co powoduje podniesienie o 26% cen węgla, cen benzyny, ceny gazu i tak dalej. Zobaczycie Państwo jeszcze przed końcem tego roku. To co hamuje rozwój gospodarczy, prawda? Jak może fabryka czy kopalnia w Polsce konkurować z kopalnią w Rosji czy w południowej Afryce? Doszło do tego, że się opłaca sprowadzać węgiel z RPA i z Australii. Już nie mówię, że z Rosji. Bo przy tych kosztach potwornych, które są Unia, nasz węgiel jest po prostu niekonkurencyjny. Ludzie mówią, chronimy nasz węgiel cłami. Nie cłami, tylko wypieprzmy do Unii Europejską i wtedy cena węgla spadnie o 40% i nie trzeba będzie bronić się ze tym cłami, bo koszt transportu, prawda, ten różnicę zeszły, nawet jak się tam dodało tak. Trzeba tylko odrzucić Unię Europejską, to wróci. Tam są ci ludzie i powiedzmy sobie dokładnie, kto tą Unią ma. Otóż na dole siedzą sobie, raz urzędnicy tam zarabiają, tam grosze, tam 10-20 tysięcy euro na miesięcznie i za te pieniądze oni jak walczą z globalnym ociepleniem, a to z globalnym uziemieniem, a to z czymś, prawda, z lekarzą, a to wydadzą zakaz obcinania psom ogonów. Nie wiem, czycie, że jest zakaz obcinania psom ogonów. To znaczy nie widziałem jeszcze, że obcera był obcera z odciętym ogonem, ale ludzie, którzy to widziały, widzieli w słowach takie dziwactwo, to długo wygląda strasznie. No bo to na przykład zakazują używania żarówek, czy to no, tak wiadomo, dlaczego wzięli łapę od producentów ciepłówek, dla to trochę zrozumiałe, dlaczego to zrobili. Tak nawiasem tutaj Niemcy myśleli, jakiś Niemiec zauważył, że żarówka, taka normalna żarówka, oprócz tego, że ona świeci, to nawet grzeje, nie? Zaczął importować grzejniki elektryczne. A że przy okazji świecą, to nie godzina. Nie wiem, się lekarzy w stanie żarówki, bo grzejniki żeby obejść sobie co mniej, no, tak powiem, było to samo. Jak podobał się taki pan Babiuk, taki premier, chciał do tych oszczędności, podatek od luksusu i za luksus uznano męskie krawaty. Krawaty zniknęły. Pojawiły się zwisy męskiej elegancji. To też mało, zwisy męskiej elegancji. No, a one nie były objęte podatkiem luksusu, nie? Spokojnie. Ludzie obchodzą głupie przepisy jak mogą. To pytanie, po co je wydawać? Proszę Państwa, to są urzędnicy. Wyżej są ludzie, którzy robią te prawdziwe pieniądze.